Tak. Max Cheater, dołączaj się! No nie, na razie na spektatorze jestem, żeby rundy nie szły. Boże, no to za późno, ja się dołączyłem. No ale to możesz się zmienić na spektatora. A znasz papugi, oj, tam, ale spektator nudny. Nie, nie mogę już teraz. Nie możesz. No nie. Skopałeś. Trudno. A papugi Żako, znasz? Żako? Tak. Takie szare, co fajnie. Wspomniał mi się Żako z League of Legends. Kurde, wiedziałem, że to głupi pomysł. Ale nie mogłem się oprzeć, żeby nie spróbować. Wiedziałem. Zawsze, ale kiedy robię to zawsze jest ta samo. Ale musiałem spróbować, no. Dobra. Jeszcze nic nie widzę, no nie. Chcę zacząć drugi odcinek, to trzy. Max, błagam cię, odblokuj mnie. Tak, ale tak samo z tym intrem, tak? Chcesz robić? Tak. Aha, no dobra, to na razie tego. Ale o co chodzi z intrem? No to przedstawienie się każdego. To trzy, cztery. Cześć, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Garysmod w tryb Prop Hunt. Ze mną są jak zwykle stali Max Player. Siemanko! Max Cheater, inaczej zwany. Dobrze, pan następny. Kapitan Bloody! Dokładnie, i pan Chuck. Kuzyna Marcina. Zapraszamy do oglądania. Gdzie ja mogę być, ten Mara, Max? Nie wiadomo. Ej, weź mnie trochę poprzesuwaj, bo się utknąłem chyba. Ja też. Weź mnie trochę przesuń, bo tamte auto zablokowało. Ale ja utknąłem, Bladi. Nie, no nie bądź taki, Max Cheater. No utknąłem w tobie. Ej, a w którą stronę jestem obrócony? Jakkolwiek to zabrzmiało. W którą stronę jestem obrócony? Dobrze. Przodem, tam. Poczekaj, gdzie ty jesteś? A nie, bo ty jesteś nade mną, przecież cię nie widzę. W którą stronę? Przodem jestem obrócony? Tam. Tam. Ale chyba... widać, że to jestem, że tutaj coś podejrzane jest, czy nie widać? Tak. No dobra. Wtapiasz się w inne auto. O, odblokowałem się. Yeah. No właśnie o to mi chodziło, co nie? O Jezus! Oła, co się dzieje? Co się dzieje, matko? Bijecie! No jeju, no jestem strasznie zdenerwowany. Dobra, zabij mnie, bo już mnie denerwuje ten. O, ruszam, żyję! Uratowałem, nie wierzę! Uratowałem cię, widzisz? O, dziękuję. Żyję! Dobra, wchodzę do środka. Nie, trochę jest ciasno. Ja jestem z Marcinem znowu. Boże, dlaczego do mnie znowu dzwonią? Nie mam teraz czasu, teraz nagrywam. Mała mapka. Otwórz mi drzwi, weź mi otwórz drzwi. Ależ proszę cię bardzo. Kurde, no nie gadaj, że się nie zmieszczę, chyba że jakoś bokiem muszę. Bo to ja nie wiem, jaką stronę jestem obrócony. No patrz, no nie zmieszczę się chyba. Jesteś obrócony w stronę Maxa. Dokładnie. O, mam już kryjówkę. Ej, no nie wierzę, no dlaczego nie mogę się zmieścić? Aha, bo to w poprzek jestem obrócony. Tak, no, jesteś to w poprzek, no. To wszystko wyjaśnię. Też ten? Ile masz życia, Bloody? Masz, Bloody, masz. Taranuję cię! Oho, ale mam ładną kryjówkę. Autem cię przyjadę! Max, jak ja mam dwie kryjówki mam bardzo dobre. O człowieku. Zobaczymy. O człowieku, o udało ci się, miałeś farta, prawie cię pokonałem, Max. Tak, jasne. Dobra, trzy. Uwaga. No dawaj. Czekajcie, niech się zacznie. 3, 4. Okej, zaczynamy jak zwykle propy. Max, to patrz tutaj. Co? Idziesz na łatwiznę w tym momencie. Ja jestem bardziej ambitny. Max Cheater idzie poszukać kryjówki bogów. Yep. Pomocy, czyli Max. Za... Nie zbagowałem się. Masz pecha. Jakby co, to ja będę na polu kukurydzy. Nie pomoc. Weźmiesz mi, kupisz trochę towaru. No to dupa. Kukurydzianego. No dobra, czas na poszukiwanka. Możecie poczekać? Nie. No to dupa. Zwiedzamy sobie elegancko. O kurwa, jak to duże jest. Co myślałem, jest że to będzie trochę mniejsze, a to w sumie ogromny jest. Wielka dupa. Zwiedzamy sobie elegancko! Wielka d... Cicho! Idźcie stąd na chwilę, ja tu próbuję się ogarnąć. No i dupa. Ile ty masz życia? A tu jesteś? Dajcie mi się ogarnąć. A shit! O, równocześnie! Co za kooperacja! Jak jest synchro! No bez kitu, to... Ale podobał... Ej, chodź, Chucken, mam pomysła! Ten, Marcin mi podrzucił genialnego pomysła, chodź! Te automaty są złe. Kurde, czemu to nie mogę otworzyć? O, chodź, patrz, zrobimy co zrobimy. Tu. Zrobimy co zrobimy, yeah! I tak, i dawaj, przenoś te! Przenoś i tu ten... Zregujemy to i nigdy się to nie dostaną. Przenoś i wrzucaj tutaj, szybko! Wiem co robią chyba. Nie masz pojęcia. Wiem co robią. Co? Wiem co robią, chodź za mną. Co ty zrobiłeś? Come on, chodź. Szybko. Oczywiście, dobra, tutaj tak. Oczywiście, że tak, już. Oczywiście, chodź, dobra. Zamknij drzwi za sobą, zamknij drzwi, bo oni tutaj jeszcze wiesz. Właśnie, wbijaj. Go. Oh, god damn it.
What? Przestań. Aaaa! Niespodzianka! Przestań. Motherfucka! Nie ma mnie tu! O, jestem tu, ale żartowałem, wychodzę stąd, do widzenia! Proszę państwa, no nie, co za emocje! Dobra, ja szukam Chucka tutaj. On tu też jest, tak, chyba, nie wiem. Może. Chucka tu nie ma! Chuck jest samochodem na zewnątrz! Ja sprawdzę tak, to nie. Nie leżę, mnie nie wydawaj! To nie. To nie. Chuck jest samochodem na zewnątrz! Sprawdzę. Ja Chucka szukam. Sprawdzę to. W tych beczkach. Nie jest samochodem na zewnątrz. A bo on już pojechał sobie dalej! Co nie, wyjechał ulicą i heja! Nie, co będzie tu zostawał? Chuck jest gdzieś tutaj chyba. What the fuck? Ktoś już... Chyba ktoś użył za dużo granatów. Tu uważaj, bo to są wybuchowe beczki. Oh fuck! No. Uważaj. Ale jak ja się ciebie przestraszyłem, Max. Masz takie świecące oczy. Ja mam świecące oczy? Tak, świecą ci się. Tak, i Max został sam. Jak zwykle. Ja pitole, to było takie... Ale z tymi wybuchającymi beczkami to dobry trik. Na tym już żyjesz? No oczywiście. No, strasznie szybko mi załatwił. Nie, szybko, gwałć go! Jest. Dawaj! Chucken, przez okno skacz, przez okno! Nie mogę, nie wiem jak, nie wiem. Dawaj, manerw atakujący, beczką go, beczką, beczką, atakuj! Tak. Tak, brawo Max. Jej. Brawo Max. Teraz czas na nasze zwikłania. Tak. Tym daliście razem... nam czasu. Jestem za, go, go, go! Go, go, Power Rangers! Dobra. Rozdzielamy się. Tak, koniecznie. Nie chodzimy razem, ani mi się waży. Dobra, fuck. Chcę się tu zamienić. Oh shit, no, no! To musi stać. O kurde, spieprzyłem. Oh my god! Oh my god! Odmienię. Max znowu zmienił się w auto. A nie. To głupek. Nie, nic z tych myślisz, rzeczy. Że go nie znajdziemy? Nic z tych rzeczy, znajdziemy go. Nie wiem, czy ja dobrze stoję. Ja też, ale trudno. O. Tak, chyba źle stoję. Chyba źle stoję. Fuck sake, znajdą mnie. Nic. A ja ich nie widzę nawet. Czy ja mogę... Czekuję znowu tego triku z przejściem przez ścianę. Teraz to nie działa. Ja pitole. Nie działa. Ej, Max cheater, dobrze? Zachowuj się. No czekaj, no bo chcę zobaczyć, bo kiedyś mi się to udało. Nie wiem jak, ale mi się udało. No wiem, bo jesteś oszustem. A teraz to nie chce mi wyjść. No, nie ma przechodzenia nie. Przez ściany, co nie? Nie. Ale co, jak ja to zrobiłem wtedy? Ja nie wiem, czekaj, jakimś takim płynnym ruchem? Nie, ja nie, nie da rady. Dobra, uratowałem się jakoś. Tak? Tak, mam... Luch. Ale strasznie duża mapa, muszę przyznać, taka duża? Spora. No, spora całkiem. Przestań. Gdzie oni mogą być? Widzę, że nieźle się ukryli. Jest tutaj! Nie! Yes! Wiedziałem, że... Marcin. Kurde. Ale znam fajne pomieszczenie. Marcin. Aha! Okej, okay, spoko. Nie spodziewałem się tego. Nope. Nope. Oh fuck. Oh fuck. On chyba nie wybiegł, co oh, nie? A nie, nie wybiegł. Max, co ty robisz? Zamknij drzwi. Nic, nic. On tu jest. On tu jest. Czekaj, otwierajcie się! Uciekaj, Max, kryj się za wszystkim. Oh, fuck sake. No dobra, to mamy spokój, sprawę z głowy prawie. No czemu się nie chcą otworzyć? No dlatego, że ja je zamknąłem na klucz, troluj ich, okazuje troluj się. A, ej! Nie ma! Chucken! No, trochę burdelu narobiłeś, Maszko, ale grunt, że przeżyłem. Ale to było nie fair! Było! To było nie fair! Nie znasz się, nie, cicho! O, matko boska. God damn it. Oni mają WH. Ale co, był taki moment, że jak ja się zamieniłem w tą wielką szafę, to ich nie było w pokoju? Że co? Jak ja się zamieniłem w tą wielką szafkę później, jak oni mnie gonili, to oni wyszli z tego pokoju, bo nie widziałem. Nie, 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 byli cały czas w pokoju. Aha. Tak nie strzelali do mnie, mówię, kurde, co jest grane. Dobra, musimy się bardzo dobrze skupić. No wiem, tą rundę trzeba wygrać. To, okay. To jest bardzo dużo szczegółów. Nie zamknęli drzwi. Tutaj są, znowu na górze są beczkami.
spokojnie, poczekaj. Ale że sobie kryjówkę znalazł. Ej! Ucieka schodami w dół. Are you sure? Jest czymś bardzo małym. Kusia. Witaj, Bloody! Nie, no nie wierzę, że ty tu jesteś! Co za zbieg okoliczności! Cześć! Jest czymś bardzo małym, który posuwa się po ziemi. O kurde. Czymś bardzo małym, mówisz? Tak. Czym? Chyba małą puszką. Fuck's sake. Słoiczki. No wszystkie drzwi pootwierali, no! I czym my teraz możemy być? Nie wiadomo. Kurde blade. Spokojnie. Ja se spokojnie mogę popisać. Napić się. I się zestraj lepiej. Dobra, kuchnia czysta. Nie, nie, to jest czyste. Wychodzimy stąd. Nie, tu ich nie ma. Nie, nie, spokojnie. Metodą. Rób. Słyszysz? Nie? Miałem słyszeć. Oni byli gdzieś. Słyszałem tutaj dziwne dźwięki. To jest gdzieś ta kuchnia, tak, tak, tak. Na górze słyszałem dziwne dźwięki. Są na górze. Są na górze? Co za taki dziwny pomysł? Ale obydwoje? Zabarykadowali drzwi beczkami. Co takiego? Nie. No way. Czekaj. Uciekaj, Bloody. Cicho, ale mnie tu nie ma już, spokojnie. Ja tam zostałem. Właśnie. Odejdźcie stąd. Nie, nie wchodźcie nawet. Dobra, spokojnie, spokojnie. Wyluzujmy. Wyluzujmy. To nie, okej. Okay. To nie. Każda po kolei. Nie. Jest! Aaaa, nie, nie, nie! O, pomaga! O Jezus! Piłem w czerwono, dobra. Okej, okay, spokojnie. Bladzie poszedł. Teraz Chuck został. Teraz Chuck. Dobra, czeka, no nie znajdziecie, on się tak ukrył, że nie ma szans nawet. W tym momencie, w tym stanie, co on teraz się ukrył, to nie macie żadnych szans, żeby go znaleźć, no. Znaczy, wiesz, jak ty, Marcin, mówisz, że widziałeś, że coś małego wybiegło, to może go tu... Może go tu nie być. Faktycznie. Ale mógł wrócić. Teoretycznie tak. Nie no, te 2 minuty, no to chyba przeczekam długo, ojoj. Kurde. Mhm. Czuję, że go tu nie ma. Najlepsze miejsce to z tymi beczkami, no kurde. Dlatego trzeba je bacznie obserwować. Nie, nie, chyba go tu nie ma. Też tak myślę. Mhm. Ja jeszcze doszukam tutaj wszystkie beczki. Nie, nie, dobra, to na górze go nie ma, możecie iść na... Jest na dolnym piętrze. Ale! Żeby nie było... O kurna, dosięgła mnie. No i gratulacje, Maximax ten. Fuck sake. Jak ta jak ta beczka mnie dosięgła? Zobaczaj, jak ja... Spokojnie, jak ja go na spectator... Marcin! Co? Wiem, gdzie on jest. Gdzie? Wiem, gdzie on jest. Gdzie? A on cię widzi, Chuck, bo ty świecisz! Pod schodami, Marcin! Na górę! Nie, zamykaj drzwi, zamykaj drzwi! Pod tymi schodami jest! Pod schodami, Chuck, jest tam! On ratuj tam życie! No, poczekaj! Ja go widzę, jest tam! Jest tam! Wyjmij to, wyjmij to! Ja nie wiem, co za Max cheater. On tam jest, on tam jest, ja go widzę, on tam jest! Pokojnie. Max, czemu ty to robisz? Yeah. No Max! Dziękuję bardzo! Ja nie wiem, po prostu! Wiedziałem, że on tam się skitrał. No no, tak, bo ci powiedziałem. Dobra, nie. Teraz lepiej się chowajcie, bo możecie nie mieć tyle szczęścia. Wyluzuj. No, Bladzi już nie będzie taki łaskawy jak wcześniej. O kurde. O, fuck. O, i się porobiło. O, i fuck. Po co było ci się autem zamieniać? Nie znajdziecie mnie na pewno, ale utknąłem. Wbił w ścianę. Utknąłem. No, nie znowu. Utknąłem, ale mnie nie znajdziecie. Ja tu mam przesranę teraz. Nie chciałem tego robić, naprawdę, ale... Ale no niestety. Chociaż może mnie znajdziecie. Kto wie. Ja mam przejem. Na końcu powiem wam, gdzie jestem, bo to jest takie lekkie oszustwo.
Moim zdaniem. Czyli jednak, Max Cheaterze. Moim skromnym zdaniem jest to lekkie oszustwo i... No... Moim zdaniem oszustwo to jest to, co ta gra robi ze mną. Dobra, chodźcie, tutaj go nie ma. Dupa. Cześć, no. Nienawidzę cię, Czak. Nie, nie wierzę. Uwolniłem się. Marcin, zobacz to. Widzę. Ale jestem takim czymś wielkim i nie mogę wyjść stąd! Nie ruszaj się i tyle. Ja nie mogę stąd. Czymś wielkim, hm? Ja jestem czymś wielkim i nie mogę stąd wyjść! Też miałem... To jest najgorsze. Co, Czak, znalazłeś go? Ja. O kurwa. Koleś widzi latającą butelkę po mieszkaniu, co mówi? O kurwa. Gdzie był? Tu jest, za tym. No! Dawaj. No i super, drzwi się zablokowały. No nie wierzę! Tak! Co za oszustwo. No kurde! Dziad. Czekaj go pan. Ty, jaka kryjówka teraz. Nie znajdą cię. No to teraz to już uciekł, no to teraz. Nie widzisz? A dobra, już widzę. No teraz jak jest butelką, to wiecie. Nie, o, człowieku. Nie jestem butelką. Człowieku, powiem ci. Szacun, nie? Przyznaj się. Szacun. Czekaj, powiem ci. Nie no. Nie. Dobrze jest. Nie! Co? Uważaj. Teraz to szacun, człowieku. Dobrze, że wyszli. Dobrze, że wyszli. On ma wucha bez kitu. Widziałem jak się ruszył, drgnąłeś. On ma cheaty, on ma wucha. Nie no, drgnął, no widziałem. Było takie drgnięcie i już mi coś zaświtało. Dziękuję. To było bardzo dziwne. Mogłem zostać tam, gdzie byłem. Przekombinowałem, no niestety. Bywa. Może teraz, no nie dzwońcie do mnie, kiedy próbuję się ukryć! Tak, rozpraszajcie go. To moi agenci. Serio? Serio. Max, musimy dać z ciebie wszystko. No ja zawsze daję z ciebie wszystko, no co ty? Tak, no. Śmiesz w to wątpić? Muszę zresetować. Nie. Czekajcie. Bo miejsce na dysku mi się może kończyć. Oh no. Tylko nie to, nie zostawiaj mnie znowu. Sprawdzę. Raz, bo ja nie chcę być sam. Nie, jest dobrze. Chwilowe lagi. 3, 4. Drzwi zostawili, o, okay. Otwarte. Nie no, są w środku. Komputer jak zwykle coś robi i mam spadek FPS-ów. O, to niedobre. Kto mi dał taki komputer? No firma! Company. Słyszę beczki. Co? Znowu? Tak. Serio? Ale... Czekaj, bo Chuck lubi się chować dwa razy w tych samych miejscach. Tym razem zmieniłem miejsce. O, Marcin! Udało coś. Coś ty zrobił, Marcin. Wybuchające beczki. Uwielbiam to! Zawsze to samo! Oj Marcinie, ty się nigdy nie nauczysz! Naucz mojego komputera rozsądku. Ty! Jak one to sięgają? Ale to nie dlatego, ty nie umierasz dlatego, że ten rozwalasz wybuchające beczki, tylko dlatego, że rozwalasz i one rozwala wszystko wokół, więc ty tracisz życie za ruszanie propów. Faktycznie, ale ja jestem głupi. No jesteś! Na spadek FPS-ów. Nie dam rady nagrywać z takimi FPS-ami. Mój komputer... Nie, naprawdę. Obiecuję, że jak kupię sobie nowy komputer, to ten zniszczę młotem. To nagraj! Może jeszcze z pawarką. O, właśnie, nagraj to, no. No, lubią takie rzeczy. Musi być dużo przemocy. Takiego rage'a ludzie robią. No. Brady?
Tym razem reaktywacja. Idziesz w prawo, ja w lewo. Nawet nie wiem, o jakiej reaktywacji mówiłem. Spoko! Ja bym się tutaj, kurna, bardziej zatopił. Ale ciol. Max, uważaj, tak? Popraw się troszeczkę. A ty mnie widzisz? Ale popraw się troszeczkę. Jakim cudem? Aha, spoko. Do tyłu, do tyłu. No już. Nie! Max, uważaj, uważaj, Max. No przecież uważam, no. Żeby tylko ciebie nie znalazł. Daj do mnie. Ty, ale... Jak oni mają znaleźć taką ciupinkę, człowieku? No co zrobić, no? Muszą się starać! Ty, w następnej rundzie też... Spokojnie, nie lekceważ Nadiego! W następnej rundzie nie będzie, bo to już jest ostatnia runda. Aha, no to taką ciupinkę w następnej grze będę chciał. Nie lekceważ się Bladiego, bo powiem się liczycie. Max, wygrasz to. Nie. Tak, człowieku. Nikt by cię tu nie znał. Ja znam Bladiego i dobrze wiem, że on mnie w końcu znajdzie. Wątpię w to, człowieku. On mnie znajdzie, on nie wie, że on jest Master of Prop Hunt. On jest tak ślepy, że tego nie zauważy. No jest Master of Prop Hunt, spokojnie. Dobra, komputer. Zaraz znajdziemy tego. A nie ogarnął się komputer. To widzę wasze ślady, czy... Nie wiem, coś widzę, ale nie wiem co. Nieważne. Okej. Okay. To ja, Max, stoję na czatach. Jest zaskakująco dobrze, powiem szczerze. Mówię ci, oni to omijają. Ciebie omijają po prostu. Ciągle cię omijają. Bardzo jestem z tego powodu szczęśliwy. Oj, znowu cię ominęli. Ech. Ojej, coś słyszę, jakąś rozrubę słyszę. Ojojoj. Ktoś rozbijasz. Ja wszystko widzę. Oby cię nie znalazł ten, nie, no, żartuję, kto robi rozrubę teraz. Nie widzę. Wow. Czemu marnujecie amunicję? Max, uważaj, czak tu czyha. Widzę go, spokojnie. Ale dobrze się skitrałeś, nie powiem. God damn it! Jaki? Mają bucha! Bloody tych. Był tym arbuzem, no bo nie mogłem podnieść. Bloody ma intuicję. Ja się chciałem schować w głąb, ale nie mogłem się tam wkopać. No właśnie, to jest ciężkie. O, dobra, niestety. Ode mnie nagrywania tyle. To co, to tyle byłoby? To by było na tyle. O, na razie. Taki piękny prokacik. Witam wszystkich, dziękuję za meczek. Było bye elegancko. Bye, subskrybujcie mój kanał. Elo, elo. Nie subskrybujcie, jest zdrajcą. Jaka reklama.